Siema wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie unboxing nowej paczki do komputera. Takiej fajnej płyty. Modernizacja na nową płytę prosto ze sklepu przyjechała do mnie wczoraj. I dzisiaj robimy unboxing. Zmieniamy płytę w kompie ze starej. Wam pokażę nawet jaką miałem starą. Trochę stary rocznik 2011, też gigabajta, dobra płyta, wysłużona już trochę. Sorry za katar, takie tam mniejsze. Chłodzenia też nie robiłem sobie unboxingu, też wam pokażę co kupiłem. Temperatury bardzo niskie, w sumie mógłbym podkręcać ten procesor, ale nie na tej płycie, bo nie daje rady, że tak powiem. No, muszę jeszcze się zapłacić śrubokręty do ściągnięcia chłodzenia. Jeszcze tam paskie śrubokręty. Kurde, jak trzeba, to jest za dużo paskich śrubokrętów. A jak nie ma, to nie ma. W sumie chyba sobie poradzę nawet paskim. Dobra, zacznijmy od ściągnięcia wentylatora. Takie główienka malutkie. Komputer wygląda tak. I się w kadrze trochę nie mieści. Takie stare podzespoły. Wreszcie będzie można trochę kabelkologię poukładać. Trzeba odłączyć zasilacz, wyciągnąć kartę graficzną. Dobra, paskimi to zrobię. Paskie chyba będą git akurat. Tak, paskie będą gitara. To nie jest zły śrubokręt, jak on się obkręca. Pudełeczko są na śrubeczki, muszę wziąć. Takie o, najlepsze pudełeczko. Karta 750 Ti, 2 giga z fabrycznym overclockingiem. Ocie kurde, widzę, że czyszczenie też czeka trochę. Zaraz się kurzu zebrało. No nie dziwię się. Ale w sumie niedawno czyściłem. Ja tu chyba chusteczki mam jeszcze w pokoju, mam. Dobra, chusteczki są. Nie będę, kurde, reklama. O, i git. Tu mam jeszcze rozpuszczalnik ekstracyjny do zmywania powierzchni przed malowaniem, słowa plamy. No, w sumie też dobry do odtłuszczania, ale do plastików nie polecam, bo rozpuści. Także szybko czyścimy kartę. Sam radiator ostatnim czasem czyściłem, wentylatora chyba tylko nie wyczyściłem. Ładna karta, podoba mi się, ładny styl mają. Słabe światło mam w pokoju, byłem. Coś lepszego będę musiał do nagrywania robić. Dobra, więc kartę kładę sobie, o stare opakowanie oprę sobie. Dobra, teraz by trzeba się zająć odłączaniem wszystkich kabli. O, właśnie. W nowej płycie tu jest podłączenie. Gdzie tu jest ta kabelkologia, że tu się całą kabelkologię podłącza. Aha, na dole, no dobra. Wszystko jest opisane. Także poradzimy sobie. Podpinamy dysk, zasilanie. Dosłownie w sumie wszystko. Cały płyt. Brzęczyk, brzęczyk. Taki. Dobra, brzęczyk w sumie słowa mamy tu, żeby się nie zgubił. Aha, moje dodatkowe oświetlenie LED w kompie. Trzeba odłączyć. Takie tam.
8 GB RAM-u firmy Gale, 1600 MHz. Nie są najgorsze, nie trafiłem tych 800 i 600. Podświetlane. E, 8 GB z fajną grafiką. Mają tutaj takie dwa ledziki tu i tu. W tych dwóch miejscach. Tak. Słabe oświetlenie jest niestety, ponieważ mam słabe ogółem oświetlenie. Nic tutaj nie poprawi się za bardzo. Tu mam ledziki, a zrobiłem na szybko nagrywania. Ale to się ogarnie, ogarnie się. Będzie można nagrywać. No dobra. Wykręćmy chyba dysk, wykręcimy. Chyba trzyma, no na dwóch śrubach się trzyma. Bo nie chcę mieć problemu z wkładaniem płyty, także... Aha, jeszcze jeden zaczep w wentylatorach. W sumie to też budowa sosowa. Teraz odpiąć wentylator. Wentylator Silentium PC. To też jest tak, powiem wam, sporadycznie używany. Dobra, ja sobie to w sumie chyba wyczyszczę od razu. Że to tak nie wyglądało brzydko. Z tej strony jest czysty, z tej nie miałem jak wyczyścić ostatnim czasem. Nie chciało mi się ściągać. Jest to drugie słaby dostęp do podpięcia później tego kabla. Bardzo słabiutki. Wentylator jest bardzo cichutki, nie słychać go dosłownie. Już mój dysk jest głośniejszy, mimo że jest nowy. Dałem za niego 260 zł, terabajtowy. WD Blue. No. Dobra, także wentylator odkładamy. Chyba w sumie dysku nawet nie będę wyciągał. Dysk jest w sumie tyle miejsca w służe. Kable muszę podpinać. Zostałem w sumie, widziałem jak jeszcze odpakowałem tak przed filmikiem. Odpakowałem i zauważyłem, że są takie ładne kable czarne. SATA. Dobra, pinamy całą płytę główną. Delikatnie. To mnie czeka niestety i tak cały kabelkownia, kurde bratek, nie prawie kabelkownia. Ja tu mam po co tam jakieś piny, znaczy śrubencje, dręcy. Ja mam śrubencje, dręcy, chyba w sumie odejdzie sama płyta z samym radiatorem. Ale odkręcę chyba radiator. Duży paski śrubokręta trzeba. Jeszcze większy? Ja powoli śrubokręty się wyzbyłem. W sumie dobra, odkręci się. W sumie ja zrobię przerwę i zaraz wracam. Dobra. Jestem, znalazłem swoich parę śrubokrętów. Więcej ich miałem, dużo więcej. Tam pewnie gdzieś się znalazły. No i tym to jest gitara, tylko trochę tępy. W sumie tym mogę sobie odkręcić zwykłą. Z tej strony. Chyba będę musiał wyjąć z opakowania narzędzie przystosowane do tego, do odkręcania tego chłodzenia, bo są tu takie śrubeczki malutkie. Siódemeczka chyba tu jest, jak dobrze mi się wydaje. Siódemeczka albo ósemeczka.
Pasa termoprzewodząca jest złota wsadzona. Ale już jej też resztki. Procesor w sumie nie przegrzewał się. Nie miał nawet jak się nagrzeć. Ten wentylator się prawie w ogóle nie włączał. Nie no, jest dużo pasy. Na procesor to cały już złoty jest. Jest tu jest prześwit jakiś? O, czyściutki. Z strony wentylatora jest trochę opaćkany. Kurzu. Jest czyściutki. No i gicio. Dobra, muszę opakowania z Silentium Avio. Śrubokręcik wyciągnąć. Taki legalny. Zasilasz też już nie grzeszy czystością. Tu jest chyba. Jest, dobra. Jest i pasta termoprzewodząca, którą użyję teraz w sumie. Jak będę zakładał. W sumie nie będę chował od razu tego całego. Teraz, żeby tylko kurde nie pogubić tych śrubeczek. Mam tu jakieś wrażenie zastępcze? Nie da mi nawet. W sumie to zaraz to podkręcam. Płytę sobie wykręcimy. Płyta, jak zobaczycie, to jest zarąbista. Dość, że ładnie wygląda. Powiem wam, przy najbliższym live, jak zrobię. Wreszcie nie powinno nic wywalać. Przez tą płytę gówno miałem tutaj sporo problemów. Wyrzucało mi w sumie bardzo często programy, gry mi wyrzucało. Po prostu nie mogłem zaktualizować w niej już BIOSu. Miała problem już Dual BIOS tutaj jest wsadzony. Miał problem z BIOSem. Jeszcze mam chrypkę, co najlepsze tutaj. Że ode mnie bierze płytę. Pozdrawiam. I mówi, że chętnie się nią zaopiekuje. Za 40 zł sprzedaje. Aha, tu jest ten problem. Tu się odkręca. No, tu jest ten problem. Dobra, płyta już jest w sumie wykręcona. Jeszcze rzecz tutaj się chce. Halo. Halo, policja. O. Dobra, teraz tą śrubkę sobie wyciągnę. I tu chyba kombinerki będę potrzebował. Chyba w sumie. Nie, nie będę potrzebował. Pin mi. I wykręca mi się to główienko. Pod płytą. Dobra. Teraz delikatnie, bo tu procesor siedzi. Powinienem mieć takie specjalne nakładki na ręce, żeby żadnych napięć nie przeprowadzić. Dziękuję ci płyto za najgorsze wspomnienia, za te wszystkie blue screeny.
Tra-la-la. Dobra, zajmiemy te wszystkie dystanse. Backsplate ściągnięty. Jest to również jak i na socket Intela. Dobra, procesor oczyścimy. Masakra. Miałem do szpitala jechać, ale w sumie dobrze. Płytę mogę zamontować i nagrać odcineczek. Bardzo dobra pasta. No. Teraz odłożę to na chwilę tu, bo od razu wyciągniemy płytę. Płyta wygląda tak. Bardzo ładnie. Gigabyte w folii antystatycznej. Bardzo piękna płyta. Podoba mi się. Wszystko jest tacy na niej? Proste jest. Będę chciał backplate'a ściągnąć. Bo zakładam swoje chłodzenie. Nie, zakładamy boksowego. To od razu to zrobimy. Gdzie tu jest mój śrubokręcik magiczny? Tu. Myślę, że tu kurde śrubkami nie wypadnie gwint. Nie wypadnie. Tu jest, widzę, tylko zasilanie na 4 piny. U mnie było tu na 8. Aha, wy tak samo widzicie, to się tu przesunę bardziej. O, teraz będziecie wszystko widzieć. W sumie to sobie schowam od razu do opakowania. Kiedyś się może przydać. Ja pamiętam jeszcze w mojej starej płycie wymieniałem na wszystkich radiatorach pastę termoprzewodzącą. No bo strasznie się grzały, a tak jak wymieniłem, powiem wam, że temperatury nie były takie tragiczne. Dobra, backsplate ściągamy. Bardzo ładnie wykonane. Dobra. Teraz tego backsplate'a zakładamy. Dobra. Backsplate'ik. Dystansiki. Kręcimy sobie to na krzyż, żeby na razie sobie poustawiać, bo nie pamiętam, jak to miało szerokość. To trzeba idealnie ustawić na środku procesora.
Chyba nawet na fulla było. Dobra, na razie sobie tę benzynę zamkniemy, żeby mi tu nie gryzło w gardziełko. Bardzo dobra robota. Bardzo. Jest różnica w płycie. Ogromna, bo to jest ATX-owa. To jest mini ATX, co miałem wcześniej. Muszę zobaczyć, co by podpasować ją. Jak ona tu będzie teraz wyglądać. Dobra, tu będzie tak. Tu muszę wykręcić te z boku, bo tu ta była ta szersza. To muszę te dwa z boku wykręcić. Wymyka. I dokręcić to, ale w sumie są tylko dwa więcej. Tu. Dobra, tu jest. Tu jest. Czyli muszę tu i tu. Jeden mi będzie brakować. No dobra, jest tą jedną. Wszystkie podokrętą, bo widzę, że latają sobie. Dobra, to muszę wziąć pod płyty. Obudowa będzie w przyszłości też zakupiona. Może w następnym miesiącu. Też Silentiuma. Dobra. Trzeba byłoby teraz procesor przeżyć. Tego najbardziej nienawidzę. To są AMD-ki. I bardzo się boję AMD-ków przesadzać. Wszystko jest git. I siedzi. Dobra. Stara płyta już jest niepotrzebna teraz. Dobra, w sumie na razie sobie tak zestawię. Wyczyścimy sobie z chłodzenia pastę termoprzewodzącą. Pierw na sucho, bo nie chcę mi się tak kurde blade rozmazywać tego. Jest bardzo ładnie równo tutaj zrobione. Są porozkładane rurki miedziane, nie pamiętam, jak to się tam nawet nazywa. Zapominam za dużo rzeczy. Jeszcze mi ten katar kropli nie ma, nie? To jest najgorsze. Trochę kapnęli. Płyta od razu i procesor. Dobre chłodzenie mieli.
Powiem wam tak, nie opłaca się kupować procesora ośmiorodzeniowego, jeśli się ma zamiar na przykład jeśli się ma zamiar kupić. Nie opłaca się kupować procesora, jeśli się nie chce kupić chłodzenia z lepszą wydajnością chłodzenia. A to tak naprawdę ma bardzo duży sens, żeby to zrobić. CPU fan. PWM fan. Ja tu mamy jedno procesora, jedno chłodzenie, no dobra. Teraz muszę to. Czekajcie, tu pod tą stroną. Zakrywa procesor? Dobrze jest. Jak majster zrobi, to musi być dobrze. Dobrze, śrubokręcik. I skręcamy całość.